Tytuł kursu: kosztorysowanie w budownictwie, część druga. Moduł drugi: rozróżnienie dokumentów przetargowych. Temat: wytyczne dla wykonawców do sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dziękuję, że zgodziłeś się nakreślić mi, z jakich elementów powinna składać się specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Muszę przygotować taki CV do naszego kolejnego przetargu i zupełnie nie wiem, jak się za to zabrać. Nie ma problemu. Za chwilę przekażę Ci najważniejsze informacje na ten temat. Istnieją pewne elementy składowe, które muszą znaleźć się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W dokumencie tym musi być zawarta część informacja o przetargu, gdzie znajdują się informacje o dacie i miejscu publikacji zamówienia przez zamawiającego, nazwie obiektu lub robót, których dotyczy zamówienie, a także informacja, czy zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające. W CIFS muszą być ujęte również takie informacje jak źródło finansowania zamówienia. Czy w CIFS zawarte są jakieś informacje o wykonawcach? Oczywiście, że w CIFS muszą być zawarte szczegółowe informacje w zakresie wymagań zamawiającego w stosunku do wykonawców, między innymi w zakresie formularzy, które wykonawcy muszą dostarczyć wraz z ofertą. Przykładowe formularze wymienione zostaną w dalszej części szkolenia. Kolejnymi informacjami, jakie powinny znaleźć się w CIFS, są m.in. informacje o kosztach udziału w przetargu, wizji lokalnej terenu budowy oraz z jakich dokumentów powinien składać się zestaw materiałów przetargowych. Bardzo istotne są również informacje o przygotowaniu ofert, takie jak język ofert, dokumenty składające się na ofertę, ceny ofertowe, waluty oferty oraz termin związania ofertą. W CIFS muszą być również zawarte informacje o wadium, ofertach wariantowych lub częściowych, o formie i podpisaniu oferty. W końcowej części CIFS należy zamieścić informacje o składaniu ofert, ich otwarciu i ocenie. Dziękuję za te informacje. Na pewno przydadzą mi się one przy przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jak wynika z przedstawionej rozmowy, na specyfikację istotnych warunków zamówienia składa się wiele elementów i każdy z nich jest bardzo ważny w postępowaniu przetargowym. Szczegółowe informacje oraz przykładowy wygląd CIFS znajdują się w dalszej części szkolenia. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.